Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym openingu w Dead by Daylight. Dzisiaj przetestujemy sobie nowy perk, czyli generalnie Up the End, który dostał buffa, od którego teraz już polecę nam nie jeden, ale do dwóch addonów, czyli jeden addon ma 100% szans, drugi addon ma 50% szans. Gramy na perki, oczywiście Plunderer, żeby było widać więcej skrzynek na mapie. Mamy tutaj również asystenta, jedną świnię oraz trzech randomów. Nad jednym już oczywiście wszystko lata. Okej. Tak by to wyglądało. Także dzisiaj otwieramy sobie oczywiście kolekcję Haddonfield. Jeżeli wam się podoba, możecie zostawić łapkę. Aczkolwiek oczywiście jest to głównie seria przeprowadzona do testowania, jakie itemki nam będą dropić. Każdy zabrał oczywiście Up the End'a, przez co nasze szczęście jest bardzo duże. Każdy zabrał, to jest mniej więcej 30-43% większych szans. Czekajcie, 3 razy 3 jest 9, 9 razy 4 to jest 36, czyli 36% na wszystko szczęście mamy oczywiście zwiększone. Czyli tak to mniej więcej w takim dużym skrócie wygląda. Oni nam będą te itemki sobie znosili, także pod koniec sobie zrobimy podsumowanie i zobaczymy ostatecznie, co z tego wyjdzie. Już. Nie, no chciałem zobaczyć, jak te petardki pójdą. Ale i tak tylko jedne poszły. Gdzie byście dali resztę petard? Dobra, nieważne. Zaczynamy w takim razie otwierać pierwszą skrzyneczkę. W ostatnich dwóch materiałach nie znaleźliśmy ani jednej latarki. Kompletnie nic. Na 22 skrzynki ani jednej latary. Głównie to były jakieś apteczki. Mam nadzieję, że w końcu coś poleci. Co my tu mamy? Toolbox pod taki sabotaż bardziej naprawę. Jest to oczywiście toolbox, jakby ktoś nie wiedział, głównie pod naprawę z mniejszą ilością ładunków, ale rękawiczki również są już pod naprawę, chyba przy do skill checków, tak mi się wydaje, aczkolwiek pewny tutaj nie jestem. No i oczywiście piła pod zwiększoną szybkość sabotażu. Efekt gówniany. Lecimy dalej. Oni tam już będą sobie cebulili na spokojnie. Jak coś, mam kluczyk wzięty do otwierania skrzynek, jak również podpięte addony, żeby ich lepiej, o wiele lepiej widzieć. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tutaj już opening na tej mapie robiłem, aczkolwiek wiem, że to jest zwykła zmyłka. Miał być to generalnie tak samo przeprowadzone na przedszkolu, ale coś nam nie pykło. Także mamy drugą skrzynkę i w drugiej skrzynce mamy kluczyk zielony. O! Jest to kluczyk, który w sumie nam zbytnio nic nie daje. 15 sekund dodatkowego działania klucza plus addon, który bodajże, jeżeli uciekniemy, albo otworzymy hacza, albo zginiemy, ten kluczek nam wtedy zostaje w łapie. Aczkolwiek nie powiem dokładnie, do czego to jest, ale spoko. Dwa addony, jeżeli chodzi o fioletowy addonik, jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, że to jest w sumie fioletowy addon. Jak ktoś ma problem z kluczami, w sensie głównie z addonami tutaj kluczy, no to w sumie może sobie na coś takiego pograć i na pewno tych addonów mu zbytnio brakować nie będzie. Także jedziemy teraz z trzecią skrzyneczką. Czy coś będzie w trzeciej? No i świnia patrzy, no nie? Świnka łakoma. Latarka! Jezus Maria. Jest to żółta latareczka, która zwiększa siłę naszego oślepienia killera, jak również addon na zmniejszenie zużycia baterii. Kombo troszkę gówniane, aczkolwiek jeżeli to jest, w sumie to jest latarka, także każda latareczka jest jak najbardziej ok. W sumie na razie to jest chyba najlepszy drop, jaki nam się trafił. Aczkolwiek szczerze sądziłem, że będzie o wiele więcej lepszych addonów, w szczególności patrząc na to, jak to teraz działa. Jeżeli ktoś się zastanawia teraz, jak dokładnie, jeszcze raz omówię może ten perk Up the End. On ma takie dwie podstawy. Co będzie? Apteczka. Apteczka zielona. Wow! I to jest dobra apteczka! Bo dwa addony pod ilość ładunków. Jeżeli mamy powiedzmy 18 ładunków, to mamy 28. Ta apteczka jest mniej więcej na 2,5 życia. Mniej więcej. Bo z bandaży troszeczkę brakuje. Z bandaży troszeczkę brakuje. Ale jeżeli chodzi o sam drop, to jest najlepszy drop, jeden z najlepszych, jakie można dostać. Oczywiście o wiele lepsza byłaby szara, fioletowa apteczka. Mielibyśmy wtedy tą apteczkę na 3 razy. Także powiem szczerze, jak na takie perki bardzo fajnie dzisiaj znajduje, bardzo fajnie. I teraz tak, ja się o tym Up the End'cie nie rozgadam. Perk ten dostał taki malutki rework. Znajdźmy najpierw itemek, zobaczymy, co będzie kolejne. Kluczyk. Latarka numer 2. Latarka zielona z baterią i soczewką. Soczewka oczywiście wpływa na to, jak daleko tą latarką jesteśmy w stanie poświecić. Oraz to całe światło jest bardziej skupione w jednym miejscu, co oczywiście wpływa na oślepienie killera. Bardzo dobra latarka, tym bardziej, że zielona ma oczywiście
efektach, mniejsze zużycie baterii, także jak najbardziej w porządku. I teraz tak, Up the End, Ace in the Hole, sorry, ja o Up the Endzie chyba mówiłem. Ace in the Hole ma teraz takie działanie, mamy 100% szans na znalezienie addonu o rzadkości fioletowej bądź niższej i 50% szans docelowo, czyli bazowo, na znalezienie drugiego addonu o rzadkości koloru żółtego bądź niższej. Oczywiście Up the End nam tutaj te szanse zwiększa, będzie jakieś słoiki na szczęście. Kolejny toolboxik, bardzo fajny toolbox, zwiększona ilość ładunków, większe pole skill checków, jeżeli chodzi o kontrowanie ruiny. Bardzo fajne znalezisko, jak na razie jeżeli chodzi o toolboxy, jest to w sumie najlepsze trafienie na dzisiaj, także mega fajnie. Mega spoko, możecie zabierać. Lecimy po kolejną skrzyneczkę. Ej, fajni dropi. Bardzo fajni dropi, jeżeli chodzi o same addony, naprawdę teraz mega ten perk działa. W porównaniu do tego jak to działało wcześniej, to naprawdę jest ogromna różnica, bardzo ładny buffik. Nie jest to oczywiście jakiś perk teraz jakoś mega często grany, ale na pewno jest o wiele częściej niż był wcześniej. Jest o wiele więcej cebulaków. Co my tu mamy dalej? Toolbox pod naprawę plus kombinerki na skill checki plus 15 ładunków. Czyli mamy łącznie 95 ładunków, 80 ładunków starczy na jeden generator. Zwiększa ta szybkość naprawy o 4 stopnie. Bardzo fajne. Spoko. Szkoda, że nie da się przekładać addonów ze skrzyneczki z itemu do itemu podczas jednego meczu. To by było, kuźwa, to by było piękne, naprawdę to było piękne. Co mam dalej? Dalej mamy kolejną skrzyneczkę, tam był totem. Dziwne, że nikt go nie wycebudził, ale okej. Tam jest kolejna skrzynka wizy na ulicy. Spadła! Okej. Co mamy? Kolejny toolboxik. Toolboxik typowo pod sabotaż, jeżeli chodzi o piłę. No i oczywiście żółty addon pod zwiększoną szybkość naprawy o 2 stopnie. Gówniane, strasznie, no bo w sumie to jest tylko na jeden generator. Mogłoby być troszeczkę lepiej, no ale kuźwa. Też nie ma co wybrzydzać, bo mogło być gorzej. Także jedziemy dalej, kolejna skrzyneczka. Co my tutaj mamy? Myk. Jak ona zapierdziela po cichutku za nami. Weźcie, nie przesadzajcie, myk. Temu tylko głowa wystaje. Kolejna apteczka, apteczka szara. Zwiększona ilość ładunków o 6, czyli to jest i tak apteczka na raz. Plus gąbka, która chyba zmniejszała szansę na skill checki, ale nie pamiętam jak ta gąbeczka dokładnie działała. Tego wam nie powiem, to już będziecie musieli sprawdzić sami. Może ja addony akurat znam w większości i działanie. Ale jeżeli chodzi o addony, które tak naprawdę nie są w ogóle brane. A, oni się farmią, no to fajnie. Jeżeli chodzi o addony, które kompletnie brane jednak nie są, tutaj specem nie jestem. Aczkolwiek że wiem, że ta gąbka na coś tam jednak wpływała. Myk, kolejny temek, apteczka. Apteczka zielona plus gaza na 8 ładunków, czyli to jest apteczka na 2 razy. Bardzo fajna apteczka, polecam rodzinom, dzieciom, no nie, jak najbardziej wszystkim. Także bardzo fajny wybór, możecie brać i została nam już chyba tylko piwnica. Nie wiem, czy nie jesteśmy oszukani co do ilości itemków w tym meczu. Skrzynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu będzie 11 skrzynek? Ktoś to liczył? Czekajcie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 skrzynki nie ma. Albo jest tam za daleko, albo po prostu jest tylko 10 skrzynek na mapie. Powinno być 11. Bo 3 skrzynki bazowo plus jeszcze tokeny, no to mamy 11, nie? Byczo. Znaczy generalnie tak, apteczka na pewno na raz, plus mamy ładunek, dzięki któremu możemy tej apteczki użyć, żeby się wyleczyć natychmiast. Gdzie jest świnia? Czekaj, odejdź. Odejdź, odejdź, odejdź. Gdzie jest świnia? Nie zabieraj mi tego! Nie zabieraj mi tego. Daj. Daj. Okej. Gdzie jest świnia? Dobra, weź itemek i chodź. Na bok! Dzięki. Gdzie jest świnia? Gdzie jest świnka? Jezus, ale wyście to do kupy dali. Tu są... okej. Zaraz sobie policzymy ile jest itemków. 4, 8, nie, jest 11. Świnia, uderz mnie. Uderz mnie. Uderz mnie. Uderz mnie. Świnia. Dobrze. Bardzo ładnie. I na kucaka. Nie! Ty głupi! Nie tak! Nie tak! Teraz mnie podnieś!
Padziak kradną! Padziak kradną itemki! Jeszcze mnie biją! Raz! Ej, raz! Naprawdę raz. Dobra, 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 dobra. I teraz tak. Jeżeli chodzi o apteczki. Apteczka szara, apteczka zielona na dwa razy, apteczka zielona na dwa razy. Najlepsza apteczka dzisiaj. I apteczka, kuźwa, ale do kupy. I apteczka również na raz. Oczywiście to jest najlepsza apteka. A, myk. Dwie latarki. Jedna żółta, druga zielona. Oczywiście ta zielona jest znacznie lepsza. Weź się, odsuń się. To jest tragiczna latarka. Ta o wiele lepsza, ale to są pierwsze latarki od w sumie dwóch serii, które faktycznie dropnęły, więc spoko. Do tego toolboxik, jeden pod naprawę, drugi pod naprawę bardzo fajny. No i tutaj w sumie jeszcze jeden szary, także gówniany. No i tak jak mówiłem, ta apteczka daje nam w sumie użycie na raz. Tak, dokładnie, będzie na raz. Prawie na dwa razy. Niestety jesteśmy tutaj ograniczeni przez addon, więc nawet great skill checki nam tutaj nic nie dadzą, ale możemy się uleczyć na huba, jednakże i tak oczywiście to tracimy. Kluczek mi oddaj. No i w sumie tyle. Tyle w tym openingu. Mam nadzieję, że opening się podobał. Widzimy się w kolejnym. Pewnie za kilka tygodni. Chyba, że znowu będziecie chcieli, to można raz na jakiś czas oczywiście zrobić. I kolejną serię, jaką zrobimy, to może być oczywiście seria skrzynek z przedszkola. Będzie ok? Pewnie sam Szmelc poleci, ale ok. Tyle! Na razie i cześć!